Cześć, witam Cię bardzo gorąco. Zapraszam Cię na lekcję z serii A co było na maturze? Na tym spotkaniu zajmiemy się zadaniami maturalnymi z roku 2019 i 2020 dotyczącymi równań i nierówności. Zapraszam! Zadanie numer 1 to jest zadanie z maja 2019 roku, zadanie 6 za 1 punkt. Równanie postaci x minus 1 pomnożone przez x plus 2 i to wszystko dzielone przez x minus 3 równa się 0 ma. Odpowiedź A. 3 rozwiązania 1, 3 i minus 2. Odpowiedź B. 3 rozwiązania minus 1, minus 3 i 2. Odpowiedź C. 2 rozwiązania 1, minus 2. I odpowiedź D. 2 rozwiązania minus 1, 2. To równanie, które tutaj zapisałam na tablicy, to jest równanie wymierne. Ono w liczniku ma funkcję stopnia drugiego. Jak pomnożymy x razy x, będziemy mieć x kwadrat, czyli jest to funkcja stopnia drugiego, a w mianowniku funkcja stopnia pierwszego. Zaliczane jest to do właśnie równań wymiernych. I teraz, jeżeli zobaczysz równanie wymierne na maturze, to bezdyskusyjnie musisz zacząć od tego, żeby napisać założenie. Piszemy założenie jakie? No takie, że nie wolno dzielić przez 0, no nie? W związku z czym piszemy, że x minus 3, czyli mój mianownik tutaj, nie może być zerem. W związku z czym, jak przeniosę, to mam, że x nie może być trójką. Czyli na pewno możemy już odrzucić odpowiedź A. Prawda? Od razu, ponieważ w tej odpowiedzi A jest trójeczka. No ale w każdym razie dzięki temu uzyskujemy, czym x być nie może. No ale jeszcze nie wiemy, czym może być. Czyli żeby rozwiązać takie równanie teraz, to trzeba pomyśleć, kiedy z ułamka wyjdzie 0? Wtedy, kiedy w liczniku będzie 0. Czyli my musimy teraz już przyrównać licznik do zera. A teraz myślimy, kiedy z iloczynu, bo tu jest iloczyn, prawda? Główne działanie w liczniku, iloczyn. Kiedy z iloczynu wyjdzie 0? No wtedy, kiedy pierwszy nawias będzie zerem albo drugi nawias będzie zerem. W związku z czym, jak przerzucimy, to tu będziemy mieć jedyneczkę, a tutaj, jak przerzucimy sobie tą dwójkę na tą stronę, to będziemy mieć minus dwójkę. Czyli widzimy, że wyszły nam tutaj dwa rozwiązania, ale uwaga, trzeba na pewno sprawdzić, czy czasem nie są wyrzucone z dziedziny, prawda? Bo naszą dziedziną są wszystkie liczby rzeczywiste, tylko bez trójeczki. No zgadza się, jedynka może być, minus dwójka może być, czyli możemy zapisać, że są dwa rozwiązania równania, minus dwójka i jedynka i szukamy takiej odpowiedzi, prawda? Minus dwójka i jedynka, czyli odpowiedź C jest odpowiedzią prawidłową. Zadanie numer 2, czerwiec 2019 rok, zadanie trzecie za jeden punkt. Jedną z liczb spełniających nierówność x minus 6 pomnożone przez x minus 2 do kwadratu razy x dodać 4 razy x dodać 10 i to ma być większe od zera jest minus 5, a może 0, a może 3, a może 5. Jeżeli zdajesz maturę na poziomie podstawowym, rozwiązanie takiej nierówności jest dla Ciebie trudne. W zasadzie bym powiedziała niemożliwe. Natomiast jeżeli zdajesz maturę na poziomie rozszerzonym, masz większą wiedzę matematyczną, więc spokojnie sobie z taką nierównością poradzisz. Natomiast ja oczywiście muszę to rozwiązać teraz tak, jakby to miało trafić dla ucznia tego, który jest na poziomie podstawowym z matematyki. W związku z czym bywają czasem na maturze takie zadania, nie ma ich wiele, jedno, dwa, czasem trzy takie zadania w arkuszu maturalnym, gdzie nie ma opcji. Trzeba brać po kolei odpowiedzi i podstawiać. Osobiście takich zadań za bardzo nie lubię, prawda? Ale nie ma wyjścia tutaj, ponieważ nie znasz metody na poziomie podstawowym, która by Ci pozwoliła rozwiązać tą nierówność tak, żeby podać przedziały, do jakich x należy. W związku z czym, skoro zapytali, że jedną z liczb, która spełnia tą nierówność jest, zaczynamy sprawdzanie, prawda? Czyli bierzemy sobie najpierw minus piątkę, czyli po prostu x dla nas jest minus piątką. Zaczynamy zawsze sprawdzania oczywiście po kolei od odpowiedzi, no nie? Najpierw minus piątka, jak nie wyjdzie to 0, jak nie wyjdzie to trójka, no i w ostateczności będzie wtedy piątka. No to podstawiam za x minus 5 i zrobimy tak. Minus 5, minus 6 będzie w tym pierwszym nawiasie. W drugim mamy minus 5, minus 2 i to do kwadratu. Dalej mamy trzeci nawias, minus 5 będzie plus 4. I czwarty nawias, minus 5 plus 10. I to ma być
być większa od zera. No to spróbujmy po prostu zająć się obliczaniem w tych nawiasach. Czyli tu mamy minus 11 razy, tu mamy minus 7, ale jak podniosę do kwadratu, to mam po prostu 49, bo minus potęga druga mi kasuje. Tutaj mam minus 1, no i tutaj mam piąteczkę. I to ma być większe od zera. Zastanówmy się, co robią dwa minusy, jak się mnożą. Oczywiście te minusy się kasują, prawda? Minus razy minus daje plus. Czyli będę miała 11 razy 49 razy 5, bo razy 1 już nie będę pisała. I to jest podobno większe od zera. Oczywiście, że tak jest. To jest jak najbardziej prawda. Czyli wniosek z tego, odpowiedź A od razu już wyszła nam prawidłowa i nie musimy sprawdzać odpowiedzi B, C czy D. Chyba, że będzie Ci się nudziło na maturze, no to sobie wtedy sprawdzisz, ale nie ma najmniejszego sensu. Jeżeli już pierwsza odpowiedź wychodzi prawidłowa, no to ją po prostu zaznaczasz w arkuszu maturalnym. Zadanie numer 3, sierpień 2019 rok, zadanie 6 za 1 punkt. Równanie postaci x minus 2 pomnożone przez x plus 4 i to wszystko podzielone przez x minus 4 do kwadratu równa się 0 ma dokładnie. Odpowiedź A, jedno rozwiązanie x równe 2. Odpowiedź B, jedno rozwiązanie x równe minus 2. Odpowiedź C, dwa rozwiązania x równe 2, x równe minus 4. Odpowiedź D, dwa rozwiązania x równe minus 2, x równe 4. Musimy wybrać oczywiście jedną z odpowiedzi poprawną, więc próbujemy rozwiązać to równanie. To równanie oczywiście też należy do rodziny równań wymiernych. W liczniku mamy funkcję stopnia drugiego, w mianowniku mamy funkcję stopnia drugiego. Jeżeli zobaczysz równanie wymierne takiej postaci, to pamiętaj, że musisz napisać założenie. Dlaczego? No bo w mianowniku zero być nie może, nie wolno dzielić przez zero. W związku z czym przepisuję ten mianownik x minus 4 do kwadratu i zapisuję Tobie, on nie może być 0. No to zastanówmy się, jaka liczba do kwadratu dałaby 0? Tylko 0 podniesione do kwadratu daje 0. A więc moje x minus 4 nie może być tym 0. Więc jak przeniosę minus 4, to będę miała x nie może być 4. Czyli w zasadzie ja już widzę, że odpowiedź D mogę odrzucić, bo tutaj jest 4. No ale dalej jeszcze nie wiem, co jest rozwiązaniem mojego równania. Ponieważ teraz, kiedy z ułamka wyjdzie nam 0? Wtedy, kiedy w liczniku będzie 0, czyli przepisujemy sobie ten nasz licznik, tak jak on wygląda, przyrównujemy do 0. No więc w związku z czym tu jest mnożenie i zastanówmy się znowu, kiedy z iloczynu dostaniemy 0? No wtedy, kiedy mnożymy przez 0, czyli ten mój pierwszy nawias może być zerem, albo ten mój drugi nawias w tym wypadku może być zerem, czyli x może być dwójką, ale też x może być minus czwórką, jak przeniesiemy, prawda? Czyli okazuje się, że nasze równanie ma dwa rozwiązania, minus 4 i 2, ponieważ oba te, które nam wyszły takie propozycje, tacy kandydaci do rozwiązania, oni oczywiście spełniają to założenie, bo założenie jest bardzo ważne, no bo gdyby nam wyszła czwórka, no to byśmy musieli napisać, że to jest sprzeczne z założeniem. Ale tak się składa, że wyszła minus czwórka, więc jak najbardziej ona nie jest czwórką, prawda? Czy też dwójka nie jest czwórką, a więc oba mogą to być rozwiązania, minus 4 i 2. Czyli odpowiedź w tym wypadku C jest odpowiedzią prawidłową. Zadanie numer 4 to zadanie z matury z maja 2020 roku. Zadanie 5 za 1 punkt. Zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności 3 pomnożone przez 1 minus x jest większe od 2 pomnożone przez 3x minus 1 minus 12x jest przedział. I mamy odpowiedź A od minus 5 trzecich do plus nieskończoności. Odpowiedź B od minus nieskończoności do 5 trzecich. Odpowiedź C od 5 trzecich do plus nieskończoności. Odpowiedź D od minus nieskończoności do minus 5 trzecich. Mamy rozwiązać nierówność. Ta nierówność jest to zwykła nierówność liniowa. Czyli musimy wykonać działania, które najpierw powinniśmy wykonać. Czyli jak widzimy, tutaj jest mnożenie i tu jest mnożenie. Mnożenie nawiasu przez liczbę. Czyli będziemy tak mnożyć to z tym i to z tym. No więc mnożymy. 3 razy 1, no to jest 3. Dalej mamy 3 razy minus x, to jest minus 3x. Przepisujemy zwrot większe i teraz tu mnożymy. 2 razy 3x to jest 6x. 2 razy minus 1 to jest minus 2, no i minus 12x. Co dalej zrobić? Oczywiście przenosimy niewiadome na jedną stronę, najlepiej na lewą, natomiast wiadome na prawą.
No więc zaczniemy od tego. Tutaj mamy, nie wiadomo, minus 3x. To się nie przenosi, to się przepisuje. Teraz tutaj mamy 6x. Ja będę chciała to przenieść na tą stronę. I mamy minus 12x. I to przenoszę na tą stronę. Zwracam uwagę na to, że czytamy tutaj łącznie ze znakiem stojącym przed. Wiadomo, że nie będę czytała plus 6x, bez sensu. Ale jak ja mam minus, to ja go muszę przeczytać. Czyli jak przerzucę, to zmieniam znak, czyli będę miała minus 6x. To też przerzucam, zmieniam znak, czyli będę miała plus 12x. I to jest większe od. Minus 2 była po dobrej stronie, więc ją przepisuję. Natomiast ta trójeczka musi zmienić stronę, dlatego ja będę pisała minus 3, bo zmieniam znak. No więc teraz będziemy mieć minus 3x, minus 6x, to jest minus 9x. Dodać 12x to jest po prostu 3x i to ma być większe od. Minus 2, minus 3, no to jest minus 5. Dzielę obustronnie przez 3 i dochodzę do wniosku, że x jest większe od, zapiszmy w ułamku, minus 5 trzecich. I teraz, jak widzisz od razu, która odpowiedź jest prawidłowa, to super, zaznaczasz. Jeżeli nie, pomóżmy sobie rysując oś liczbową. Zaznaczmy minus 5 trzecich i teraz zakreskujmy te x, czyli te liczby, które są większe od minus 5 trzecich, czyli w tą stronę kreskujemy, bo mamy wziąć te większe liczby. I teraz minus 5 trzecich niestety nie będzie należało do zbioru rozwiązań tej nierówności, dlatego że mają być x większe od tego minus 5 trzecich. Czyli przy minus 5 trzecich robimy kółeczko puste. I piszemy sobie przedział x należy od minus 5 trzecich do plus nieskończoności. Jest to przedział obustronnie otwarty. No i taka jest właśnie odpowiedź A, która jest odpowiedzią w tym wypadku prawidłową. Zadanie numer 5 to zadanie jeszcze jedno z matury z maja 2020, zadanie 6 za 1 punkt. Suma wszystkich rozwiązań równania i to równanie wygląda tak. X pomnożone przez x minus 3 pomnożone przez x plus 2 równa się 0. Jest, ta suma jest równa. Odpowiedź A 0, odpowiedź B 1, odpowiedź C 2 i odpowiedź D 3. Suma rozwiązań równania. Czyli my musimy w ogóle to równanie najpierw rozwiązać. Przede wszystkim na początek myślimy, czy trzeba napisać jakieś założenie. Otóż nie trzeba, ponieważ tutaj nie ma niewiadomej w mianowniku. W zasadzie mianownik w domyśle jest jedynką, prawda? Albo w ogóle można powiedzieć, że tutaj nie widzimy mianownika, więc żadnych założeń nie musimy pisać. Dziedziną będą liczby rzeczywiste. Więc rozwiązujemy takie równanie. Zauważmy, że tutaj pomiędzy tymi nawiasami, czy też pomiędzy tym nawiasem a x stojącym z przodu, jest mnożenie. Czyli kiedy z iloczynu otrzymamy 0? No wtedy, kiedy albo ten pierwszy czynnik będzie zerem, albo ten drugi czynnik, czyli w naszym wypadku ten nawias, będzie zerem, albo ten trzeci czynnik, w tym wypadku też nawias, będzie zerem. No to skoro tak, to tutaj już nie musimy rozwiązywać, bo mamy x równe 0, jest to rozwiązanie tego równania. Teraz tutaj przerzucamy, to będziemy mieć x równe 3 i tutaj też przenosimy tą dwójeczkę, czyli mamy minus 2. Czyli okazuje się, że mamy trzy rozwiązania tego równania. Minus 2, 0 i 3. Ale jakie było pytanie w zadaniu? Trzeba wracać do pytań. Nie chodziło o to, żeby powiedzieć, jakie są rozwiązania. Nie chodziło, żeby powiedzieć, ile jest rozwiązań, tylko ile wynosi ich suma. No to jak suma, no to trzeba dodawać, nie? Czyli dodajemy minus 2, do tego dokładamy 0 i do tego jeszcze dodajemy 3. No takie dodawanie jest nie problem wykonać, bo każdy wie, że wynosi to 1, tylko czasem młodzież nie doczyta po prostu. I to jest problem, oczywiście odpowiedź B jest odpowiedzią prawidłową, tyle wynosi suma rozwiązań tego równania. To zadanie macie pokazać to, że jak rozwiążesz, to sobie jeszcze raz przeczytaj, czy na pewno, aby dobrze zrozumiałeś polecenie, czy aby na pewno zaznaczyłeś tą odpowiedź, która jest odpowiedzią prawidłową. W tym zadaniu trzeba było jeszcze te rozwiązania sumować na koniec. Dlatego tak ważne jest czytanie ze zrozumieniem, co tkwi nie tylko na matematyce, na każdym przedmiocie jest Ci potrzebne, no i oczywiście w życiu Twoim dalszym jest Ci potrzebne czytanie ze zrozumieniem, do czego bardzo zachęcam, żeby się skoncentrować, przeczytać tak, żebyś zrozumiał to, co czytasz.
Na tym spotkaniu przygotowałam 5, jak widzisz, zadań. Zadań wybranych z tych najnowszych arkuszy naturalnych, które były w tych ostatnich latach. Mam nadzieję, że dzięki temu zobaczyłeś, że bardzo często bywa zadanie z równaniem, czy też z nierównością właśnie w arkuszu naturalnym. Zachęcam do nauczenia się i ćwiczenia rozwiązywania równań i nierówności, no bo wiemy, że w matematyce to jest na pewno podstawa. Dziękuję i do zobaczenia na kolejnej powtórce ze mną.